Witajcie w kolejnej części modelarstwa. Tym razem zajmę się sklejaniem już wszystkich tych baków, dodatków już do ramy. Chciałbym ramę już zakończyć. Do tego jeszcze dokleję błotniki, nadkola i tak dalej. Tym razem nie będę już... To był ostatni odcinek poprzedni, w którym po prostu już pokazywałem co, jak kleić i tym podobne rzeczy. Tym razem już jadę z koksem, tak jak być powinno. Dobrze, nie będę za dużo Wam czasu zabierał, więc od razu przejdę może do rzeczy. Na chwilę obecną, jak widzicie, moje biurko nie jest przygotowane do tego, aby po prostu móc coś kleić i w ogóle. Nawet pokażę Wam, o proszę, lampka moja, źle. O proszę, jest, nic nie mam zostawione, no muszę zostawić, więc za moment się z Wami spotkam, dobrze? Jak widzicie, tym razem już pokażę Wam, co ogólnie już zrobiłem. To jest ogólnie całość tych naszych spotkań. Tych paru czy kilkunastu, nie wiem, bo nie liczyłem. Ogólnie tak to się w tej chwili prezentuje. Pokażę w ten sposób jeszcze. Wszystkie kółka w tej chwili, proszę, jeżdżą. Biorę za jedno, a skręca drugie, wszystko działa. Mogę też wziąć sobie o tutaj za taki mały wichajsterek. Wezmę może pęcetą, żeby było lepiej widoczne. O proszę, o tutaj i wystarczy nią i proszę, wszystkie koła jeżdżą. Skręcają. Tak to ogólnie się prezentuje. Tym razem odstawię sobie już model na chwilę. Tym razem zajmę się rozdziałem 8. Czy już tutaj te komponenty chciałbym wszystkie zrobić? Przejść jeszcze 9 i 10. Te trzy całe rozdziały. Jeszcze przechodzę o ten. Te 9 rozdział. 9 oraz ten 10, bo w kolejnym naszym spotkaniu już się weźmiemy za klejenie szoferki całej ogólnie. Dobrze, ale tym razem zostajemy przy zostajemy przy rozdziale 8. W tym rozdziale nam kazaliby skleić już koła, ale ja już mam sklejone. Przy okazji cały wał by kazali nam wmontować, już go wmontowałem. Tak to by wyglądało, to by nam kazali w tym, ale ja zajmę się w tej chwili błotnikami. Tutaj błotniki skleję. Muszę w tej chwili wyciąć element 119, proszę, to jest to ogólnie. Ja wytnę to już. Tutaj to, całą tą składankę tych elementów 119, 108, 107, 121, 130, 105 i 106. Więc zobaczymy się, jak już tylko wytnę o ten, tylko ten. Ten o fragment, dobrze? Tylko to. Dobrze. Już tu patrzcie, tu już wyciąłem te elementy, oto ta składanka całych tych. Jest to już przyszlifowane, tak jak być powinno, wystarczy teraz kleić. To klej bierzemy. No to co, kleimy po prostu, rachu, ciachu i po strachu, no. Co, będę więcej gadał, no. Zrobimy to raz, dwa i... No i do widzenia, i po ptokach. Zacznę od tego elementu 108, przyklej go do 107. No. No chodź tu kleju. Jej. No chodź klej, kurna. Czepieczona.
Co znowu? Niemożliwe, żebyś się mi przytkał. Tu jakaś jeszcze... No. O, już leci. I jest przyklejone to. I teraz tak, za tył tego się bierzemy. Tutaj mam element 103. To jest on. Do tego tutaj każą nam przykleić element 106. Oto jest on. Proszę. To jest on. To smaruje. Tym razem wezmę o tutaj, w te miejsca, tam gdzie ma to po prostu w te dziurki wtrafić. Ten mniejszy element. O, proszę, jest sklejone i na to czarne to będzie rejestracja w kalkomanii. Odczekajcie, ja to sobie wezmę. Proszę, kalkomania. Tak to wygląda. A już tutaj wyciąłem elementy, niektóre. Tu jest na przykład, tu była rejestracja. Tu była logo firmy, znaczy nazwa firmy Scania ogólnie. Rejestrację ja wybrałem polską, ERA Radą, o ile się nie mylę, a mylić się mogę, trudno. Do tego elementu 103 każą nam jeszcze przykleić element 121 w taki o sposób, żeby on coś takiego tworzył. Tak, no to co, kleję. No i proszę. Jeszcze tylko trochę tutaj klej rozsmarujemy. Może być w ten sposób. Proszę, odłożymy to, niech to się to sklei i to jest całe to nadkole. Teraz weźmiemy już ten sklejony element 107 i 108 i on ma przyjść od tu w to miejsce, o taki sposób, proszę. Tak to będzie wyglądać. No to co, znowu klej w ruch i kleimy. Tym razem można sobie jakąś taką falbankę czy coś takiego ułożyć, żeby to dobrze chwyciło, bo to, wiecie, będzie cały ten błotnik trzymać. Opa. Tak to wygląda w tej chwili po sklejeniu. To samo robimy z tyłem, tutaj tym. No to... Dobra, już posmarowałem klej, więc... Muszę to wziąć, skleić, dobra. Niech to sobie będzie o tak. Dobrze, tak to będzie wyglądać, proszę bardzo, o tak. Teraz sobie to odłożę w ten sposób. Klej zatkam. I teraz instrukcje mi jeszcze każą, że przykleić klosz. Tak, klosz. Chodzi o tylnie światła. Ja tutaj, widzicie, z tyłu już wszystko mam ze sobą. Mam cały ten ramki i topę. No widzicie, nawet tego jeszcze nie otworzyłem, bo nie było okazji. Teraz mogę sobie otworzyć. Ostrożnie nacinamy oczywiście. Robimy dziurę, wyjmujemy i z powrotem to się wkłada. Wkładamy to z powrotem, żeby nic się temu nie stało. Wiecie. Szklane elementy, takie przezroczyste, to są wrażliwe na zarysowania. I tak to wygląda. Proszę. Może widać? Nie wiem, czy widać. I tego. I tutaj na chwilę obecną każą nam wyciąć element 105, a jest to ten element, tutaj o taki,
Proszę, z tej strony pokażę. No to co, wycinamy. Tamto niech se schnie, a ja to wycinam rachu-ciachu. Ciach. Wycięte. Jeszcze docinamy nadmiar. Oczywiście naddatek polecam. Bardzo dobre. Hoppa, jest. Opa. Tak to wygląda. Jest już wycięte. To ma przyjść o tutaj, na ten element, o tu. O tak. Jest to, tak można powiedzieć, podzielone. Trudno to ująć, żeby to było podzielone, ale no jest trochę. No dobra. Na instrukcji bałagan mi się robi. Tak, szklany element odkładam na moment. A tą całą ramkę przezroczystego plastiku wkładam z powrotem. No wiecie, żeby się nic nie porysowało. No chodź tutaj. Jest, 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 jest. Tak, już odkładamy w bezpieczne miejsce. I w tej chwili do tego kloszu musimy go pomalować. Do tego będzie mi potrzebna farbka czerwona, gloss. Mam firmy Revel i Tamiyi, czerwoną farbkę. Do tego będzie mi potrzebna pomarańczowa Italeri farba i biała, no to mam model Mastera. Wszystko oczywiście gloss, czyli na wysokim połysku. Muszę przeskoczyć do instrukcji, bo nie pamiętam, co każda litera oznacza. A zaczniemy to od tego. Czyli tak. Literka D. D to jest pomarańczowy kolor. No to wstrząsnąć porządnie farbę. Proszę bardzo. No, jak to wygląda? O, ciekawie wygląda, proszę bardzo. Taki kolorek, bierzemy pędzelek. W tej chwili używam pędzelków Italeri. Rozmiaru dwójeczkę używam. Gdzie mi jest ta dwójka uciekła? Widać? Widać, dwójeczkę używam. Można z korka, można z puszeczki, obojętnie. Byle, żeby pomalować to, co trzeba. No co, w środku malujemy. Tak najlepiej jest ogólnie. A czy pomóc, bratu? Nie trzeba pomóc. I co? Trudno. W tej ogólnie, o, jeszcze tak. Klej, znaczy nie klej, farbkę ogólnie. Ja nanoszę w tej chwili przez takie kropki, przez to, że kropkuję po prostu i nanoszę. To ma być wyglądać o jakoś tak w tej chwili. Można pociągnąć, ale można i też trochę pokropkować. To nawet dobry efekt daje. Dobrze. Zakręcamy na razie farbkę. Bo więcej nie będzie nam potrzebna. Potem będzie nam farba potrzebna taka C. Litera C. Litera C. Jaki kolor odpowiada? Litera C odpowiada czerwonemu. Tak. I tutaj mogę użyć Tamiyi albo Revela. Tam jej jeszcze nie używałem, mówiąc szczerze, czerwonej farby. I się zastanawiam. Nie, jeszcze nie teraz. Tą farbę sobie zostawię na co innego. Użyję Revela 34. Dobra, może być skalpel.
Nie, połamy skalpel. Nie wiem, gdzie ja posiałem te moje... moje te, jak to się nazywa? Śrubokręty płaskie. No ale ja sobie poradzę. Jestem człowiek, który zawsze sobie jakoś poradzi. Dzięki. Trzeba farbę rozmieszać. Jest to ładny czerwony kolor, bardzo mocny, intensywny. Dzięki. Jeszcze raz. Tutaj bierzemy nowy pędzelek, czyściutki. To jest też dwójka. No i co, zamaczamy i malujemy dalej kolejną półeczkę. No i proszę bardzo. O, tak to będzie wyglądać. Oczywiście jak wyschnie, to efekt będzie lepszy i przy okazji, jak wyschnie farba, należy jeszcze jedną warstwę położyć, bo to będzie akurat taka idealnie wtedy. Dlatego ja pędzelków nie myję na chwilę obecną, bo i tak będę je z nich jeszcze malował jeszcze raz. Teraz każą nam pomalować według tej instrukcji literka B. A literka B odpowiada jakiej farbie? Białej farbie. Białej farbie odpowiada. Tutaj mam białą farbę Model Mastera Gloss. Jeszcze. Otwieramy. Oczywiście, że trzeba znowu rozmieszać porządnie. O, za krótki patyczek wziąłem. Nie. Tutaj mam go. Tutaj na taką też można waciki, jak są. Nie. To jest jeszcze krótsze. Jak są takie waciki, nie wiem, do twarzy, do mycia. A tutaj proszę, coś takiego. Takie waciki. Można na to sobie położyć te kałaczki, żeby czegoś czasem nie pomalować. Ja już się pomalowałem, proszę, paluch biały. Nie wiedzieć czemu, bo nie pamiętam, gdzie ja się dotknąłem, ale trudno. Bierzemy znowu czyściutki pędzelek. Może być. Nie, za szeroki. No dobra, niech będzie ten. Jest to jedynka. I to samo wykonujemy. Opa, proszę bardzo. Malujemy na biało. Jest biały, jest. Że teraz to co mówię, to mu, teraz musisz sobie to wyschnąć porządnie. Ja się spotkam z wami, jak mi to wyschnie, ten element. Ja go już przykleję tutaj i zrobię drugi ten sam. To samo, tyle że na drugą stronę, dobrze? No to dobrze. Witajcie, już w kolejnym dniu. Mamy tym razem już nie styczeń, lecz luty. W tamtym poprzednim dniu no za wiele ja nie zrobiłem, bo jedynie to można ująć, a tu proszę, posklejałem, pomalowałem tak jak być to powinno. Jeszcze w internecie poszperałem, proszę, tutaj o, podomalowywałem tutaj cało to tu. Tutaj te baki, tutaj ten baczek pomalowałem, to pomalowałem, no i tutaj parę takich, o, to z tego muszę powiedzieć, no, trochę zrobiłem, trochę nie, a trudno było, ogólnie,
co ja będę mówił wam. Przejdę może już do konkretów. To ten nadkolak, czy jak to tam chcecie, błotniki. No, błotniki. To jest prawy. Nie, lewy nam jest potrzebny. Tutaj ma przyjść rejestracja oraz na te dwa z tyłu tutaj, te czarne miejsca, ma być napis skania. Są to w tej chwili kalki. Ja już tutaj mam. Rejestracja polska oczywiście, nazwa firmy Scania, proszę bardzo. No, poczekajcie. No. Mam tu wodę w tym, nie bójcie się. No dobra, kładziemy, niech to, zaczniemy od rejestracji. To niech będzie, o. Zaczęło się zwijać nam. No, więcej wody ja nie będę dolewał. Zrobię sobie na biurku potop szwedzki tym razem. Gdzie my to mamy? Tu mam. Może być czubek skalpela. Już to powinno być tak, jak być powinno. Model sobie odstawiamy w bezpieczne miejsce. Może wstać sobie tu. No dobra. Rejestracja. Teraz, żebym ja gafy nie popełnił i nie przykleił ją na odwrót. Akurat przyklejenie kalki, przyklejenie ogólnie samej kalki to jest dość taki stresujący moment. Bo nie wiadomo, jak się ułoży. Brat podpowiada jeszcze. Aj. No, jest. Wacik do uszów, odsączamy wodę. O, proszę. Tak to w tej chwili wygląda. Jest rejestracja. Teraz przyklejamy nazwę firmy Scania. Aha, już widzę, że to jest jako jedna całość. Myślałem, że ogólnie cała, wszystkie litery będą osobno. Opa. O, to lepiej się przykleiło od razu. Wodę odsączymy. Dobrze, to niech sobie na razie wyschnie. Musi sobie wyschnąć. Teraz zajmiemy się drugą. Już mamy napisy. Tak, w tym akurat producent przewidział dwie możliwości, już pokazuję, albo na prawym błotniku, albo na lewym mieć rejestrację. To ogólnie tak, tutaj nawet jest pokazane. Ja się zastanawiałem, czekajcie, żebym ja teraz to odnalazł. Tutaj właśnie jest ta nazwa Scania, a na czarnym, co jest wymalowane, ja tam już przykleiłem to. I tutaj było to na rejestrację. I się właśnie zastanawiałem, jak ja mam te dwa elementy w jedno miejsce przykleić. A to widzicie, taki o mały, że było miejsce albo na jedną stronę rejestracji, albo na drugą. Opa. I kleimy.
ciasteczka i wygląda to bardzo ładnie. Choć widzę, że trochę krzywo nakleiłem już. No, spróbujemy zdjąć, jeszcze raz nałożyć. Ciekawe, czy to mi się uda. O, właśnie. No, teraz będzie o dobrze. O, to ma w ten sposób wyglądać. Jeszcze napiskania razy dwa. Dobrze, to musi sobie wyschnąć teraz. To zbieramy na pobocze. I teraz przejdę może do samego tutaj modelu. Teraz, o, jeszcze ten. Tak jak mówiłem, już pomalowałem, bo już poszperałem trochę w internecie, zdjęć pooglądałem, żeby po prostu coś urozmaić, nie tylko w wersji pudełkowej, żeby to tak było jak producent chce. Ja tam w każdym modelu, co sklejam, to zawsze coś, jakąś cząstkę od siebie daję, nie tylko od producenta, czy tam od tego, nie wiem, jak to ująć, modelarza. Jak się nazywa to ogólnie to, co projektant, o tak można to ująć, i tak chyba ujmę, projektant. Nie tylko, żeby było tu część projektanta, ludzi, którzy to wytworzyli, no i oczywiście mnie, który to ja złożyłem i pomalowałem, ale jednak ja też coś tam chcę dołożyć do tego, żeby to trochę inaczej wyglądało. I akurat z farbą pomalowałem trochę. Tak, w tej chwili tutaj już są elementy. Tutaj złożę taki element, składankę. Może nie, inaczej powiem. Ja z wami się spotkam. Jak to oczywiście mi wyschnie, to już będzie na pewno suche. Gdzie jest mój? Poczekajcie, muszę sobie wziąć mój pisaczek. To już mam i to też mam. Złożę o ten element 94 i 95. Potem złożę wszystkie o te dodatki, co tutaj są. To. Tylko bez malowania. Je złożę i będą na razie niepomalowane. To do zobaczenia. Witajcie z powrotem. Jak widać, już wszystko powysychało. Ładnie, o, coś jeszcze się przykleiło. Nie. Można już palcem wziąć, przejechać, nic się nie dzieje. Tutaj też drugie to samo. Tutaj elementy już te posklejałem, te składaneczki, co mówiłem. Tłumik, nie wiem, coś takiego. I co, przechodzimy do ramy. Rama. O, wezmę w tę stronę, bo na początku nie. Dobrze, dobrze, mogę i w ten sposób wziąć. O, proszę. Jeszcze śmieci się przyklejają. Na początku każą nam przykleić takie o ustroństwo, takie o. To jest zapewne do, tak, to jest do rury wydechowej. Taki element. To jest do rury wydechowej. I jego każą nam umiejscowić. A no gdzie? A no tu. W takim miejscu. Proszę, tak to będzie wyglądać. Stąd wezmę tak. No to bierzemy klej. Na sucho przed chwilą sprawdziłem. Tym razem posmarujemy te elementy. Nie naciskamy kleju. To szybko weźmie, żeby za dużo czasu nie poleciało nam. Opa, już. Gdzie? I w to samo miejsce. Celujemy, proszę bardzo. Już skleiło się. Tak to wygląda.
teraz automatycznie trzeba tłumik przykleić. Odkleiło mi się, musiałem to z powrotem przykleić. Trzeba to jednak chwilę trochę przytrzymać. Niech sobie w ten sposób na przykład leży. Zera błotniki przykleimy, tylko tłumik przykleję i tutaj teraz wszystkie elementy od spodu, bo potem nam od góry już każą kleić, no to będzie już prościej, żeby to po prostu było, żeby nie było prościej, tylko żeby po prostu to miało ręce i nogi, o tak to ujmiemy. No, tłumiczek. I tłumik ma wejść w takie o dwie tutaj dziureczki, jest przystosowany już do tego i automatycznie do tej skrzyneczki, co przed chwilą skleiliśmy. No, tak to ma wyglądać po tym i co? I kleimy. To posmarujemy klejem. Och. Czyżby mi przysechł? Niemożliwe. Ale dla pewności tu mam. O, to piękna piosenka. Kocham na ten. No i jeszcze tutaj ten element. Najpierw wsadzimy element w te dziurki. I tak to ma wyglądać. O. I teraz jeszcze z tego. A, dobrze. Tutaj mamy tłumik, tu obok tłumika jest taka o dziura, w którą ma wejść takie ustrojstwo, takie o, gdzie będzie nam trzymać tą całą kabinę, to będzie o w tu. Z powrotem ten większy, ten mniejszy element malujemy. Ciach, rachu, ciachu i po strachu. Jak to nam każą przykleić? O, w taki o sposób. Przytrzymamy chwilę. W sumie już nie trzeba nawet. O, jak postawimy model, to w tej chwili będzie tak wyglądał. Proszę, nawet z tej strony wezmę. Teraz przykleimy błotniki, już teraz mogę, nie będę już kładł na razie go odwrotnie, bo wszystkie elementy przykleiłem i sobie odhaczę. To mam. Dobrze, teraz błotniki przykleimy, już one mają tutaj takie kluczyki, są odpowiednie dziurki. Tym razem w dziurę smarujemy kleju. A, to raz, a dobrze wyglądało. I dosuwamy. Tak. To w tej chwili obecnej tak to wygląda. Nie w chwili obecnej, tylko na chwilę obecną. Tu. I tym ten z powrotem. I to samo. Tak. Opa. Tak to będzie wyglądać. Z grubsza tak to wygląda. Nie będę już teraz za dużo ględził. Tutaj kolejną składaneczkę. I ten tłumik się trzyma tu dobrze. Ten element ma wejść
tutaj w ten element i tutaj o w ten o sposób ma być. Tutaj to ma podnieść do góry. No to kleimy. I to tak ma wyglądać. I to sobie muszę przytrzymać, bo tutaj element trochę na ciasno skleiłem i trochę w dół mi go naprężenie w tej chwili jest i muszę przytrzymać, aż dobrze się przyklei. Tak, tutaj jest element taki na tą do rury tej wydechowej, co te pudełeczko takie przyklejaliśmy, to jest na wierzch, to jest na tył jakiś i kliny mam. Kliny zaraz będziemy malować. Instrukcja bądź co bądź każe nam pomalować, tutaj pisze na G i to jest żółty kolor. Ja ogólnie mam żółty kolor, tyle że jakoś go nie chcę użyć z tego względu, że on jest po prostu mało wydajny i ja go pomaluję na kolor złoty, na taki o złoty pomaluję, na metal gold gloss gold i talerii. Ale zanim to jeszcze tutaj trzeba tą powierzchnię pomalować, to trzeba to przykleić tutaj na sam tył w ten sposób. W teorii ja to już mogę sobie przykleić. Aha, już widzę, czego to będzie się trzymać. Tutaj są takie oczywiście otworki. A, klej muszę. Gdzie jest moja dłutko? Dłutko niestety już trochę pogiąłem. No, wziąłem w paluchę i się zgięło. Nic na to nie poradzę. 100 lat. Komuś się kichać zachciało. Tu klej, tu klej. Jest. I chwilę poczekamy, niech to sobie sklei się tak, jak być powinno. O, złapało. Teraz to tak wygląda. Odstawiam go tutaj. Ten element biorę teraz w rękę, na srebrno go trzeba pomalować, znowu model master farba, srebrny, a. Klej zatkamy, żeby nie wysychał. Wczoraj trochę tej farby posunęłem, jak już malowałem. Za wiele jej nie zostało mi. Dobrze. Pędzelek to już nie jest i talerii, ani żadnej innej firmy, tylko zwykły pędzel do farb plakatowych. Jakoś tym pędzlem mi się najlepiej srebrną farbę nakłada. Nie wiedzieć czemu. No i malujemy. Tak to będzie wyglądać. O, ładnie. Nawet na tym czerwonym srebrnym lepiej się prezentuje. Jakiś taki w tym czerwonym plastiku niż na tym czarnym.
I patrzcie, dwa razy tą farbę wziąłem na pędzel, tylko dwa razy zanurzyłem, jeszcze odsączyłem nadmiar farby i całą tą powierzchnię mi pokryło. Całą powierzchnię mi pokryło, proszę bardzo. Jak ładnie. I teraz muszę z powrotem i wezmę okant, bo tam zostało jeszcze. Teraz te czerwone tutaj, te ramki trzeba pomalować. Żeby to przynajmniej tak przyzwoicie wyglądało. Opa. Oczywiście rada dla tych początkujących, którzy nie chcą się farbą upaczać, tak jak ja w tej chwili, tu już paluchy mam pomalowane, mi to w tej chwili nie przeszkadza, ale może im tak, po prostu nie mogą sobie założyć rękawiczki jednorazowe, bądź też takie rękawiczki, nie wiem, co są w aptece, jakoś po parę groszy są. Opa. Proszę, w tej chwili tak to wygląda. Pędzelek odkładamy, potem do umycia. Srebrną farbą chyba sądzę, że nic nie będziemy już malować. Patyczek też sobie odłożę. No i co, teraz przyszedł nam czas na ten gold, złoty. Trzeba go porządnie rozmieszać, rozbełtać. Tak to będzie taka tu farba. Bierzemy czyściutki pędzelek. Jest to Italerii dwójeczka. Pomalować cegłówkę i uważać, że to jest złoto. Tak, cegłówkę. Ja ci dam cegłówkę. I co malujemy? Tutaj są takie jakby pasy, które utrzymują ten cały klin przy samochodzie. Wiecie co, bo to mi trochę dłużej zajmie. To ja się z wami spotkam, jak już to pomaluję, te elementy, wysną mi o przy okazji i przykleję je. Oraz przykleję takie tutaj nadkola do przodu, mam już wycięte, przykleję, one będą tutaj, tak, tutaj je przykleję i dopiero się z wami zobaczę, dobrze? Co mogę powiedzieć? Spójrzcie, teraz wygląda ten model w ten o sposób. Nie jest to zbyt rewelacyjne, już wszystko co trzeba było to poprzyklejałem, to co już mówiłem. Proszę, wszystko się trzyma ładnie od tyłu, proszę, tak to wygląda. Mi też się to ogólnie podoba, jestem zachwycony, mówiąc szczerze. Dobrze, to sobie odłożę. Teraz powracając do instrukcji, a pełno tego tych małych takich... Gdzie jest mój długopis? Gdzie to posiałem? Widziałeś gdzieś długopis? Tam masz czarny. To czarny, ale ja zawsze niebieski. Super, zgubiłem długopis. A, tu mam. Dobra, już znalazłem. Ogólnie cały rozdział już ósmy zrobiłem.
złożyłem to, przykleiłem też to, to złożyłem i to złożyłem. A nie, jednej rzeczy nie zrobiłem. No, jednej rzeczy. Jednej rzeczy nie skleiłem. No tej. Tego jest 115. 115B. No dobra, to szukamy, co to było. To jest ramka A. Nie, to jest B. Dobra, szukamy tego elementu. 115, 115 jest. Umknął mi w tym gąszczu całym. Widzicie? A, światło zapalę, bo już trochę nie widzę. Się pogoda zmienia. Możesz pokazać, jak chcesz. No, u mnie trochę można powiedzieć, że już śniegu leży. Leży śnieg trochę. To tak nie do końca, ale coś tam jest. No, ale wracając do modelu. Już wyciąłem ten element i ten element, element ma iść stąd, ma iść stąd, on ma iść tu, stąd, o tam. I on ma być tu przyczepiony, on tam zaraz sobie znajdzie miejsce i już znalazł, on ma wyglądać w ten o sposób. Tylko jakby tak jeszcze było na instrukcji pokazane, czy to aby na pewno jest ten, ale raczej tak. No, dobra, teraz wyjmę, trzeba go skleić. Już zakończę cały rozdział. Klej jest. Teraz z powrotem tego wkładamy tam, a ty sobie wędrujesz tu. Jeszcze się zaczepił odpowiednio, tak jak być powinno. No dobrze, to sobie tam niech schnie. A ja nie umiem celować. O, trafił. Dobra. Dobrze, teraz sobie niech to stoi już tam. Na chwilę obecną tak, już wszystkie elementy, czyli już ósemkę mogę sobie odhaczyć. Nic nie pominąłem, nic nie zostawiłem. Teraz przechodzę do ósemki. Z ósemki do dziewiątki. Już poprzyklejam tak w tym rozdziale. Ogólnie przykleję tak, miejsce na siodło w dziesiątce. Same siodła widzę, każą tylko nam przykleić. W dziewiątce baki wytnę i przykleję. Ogólnie to. No to co? Do dzieła. Baki. Tu jest siodełko. Nie, to zostaje. Tu są baki na bak paliwa. Wycinamy. Ciach. Już jedną mamy. Strachu, ciachu i po strachu, jak to się mówi. Opa. Tu skleimy. Tutaj sklejamy wszystko. I. O. Dobrze, ja to wzięłam? Nie. I bak będzie w ten sposób wyglądał. Taki, o. Tutaj jeszcze tylko elementy pokrywki powycinam. Tak. Już kończymy
całą tą zabawę trochę z tym odcinkiem już pomału. Bo ja teraz muszę się... Aha, czyli tak. Rozumiem. Żeby wiedzieć, jak to ma być. Czy ja muszę najpierw te ogólnie skleić? Rukawy przetkane. W dziureczkę. Napuszczamy kleju. Ciach. Ciach. Cztery kropelki wystarczą. Opa, jest. Tak się trzyma. Tak to będzie się. Tak będzie to wyglądać. Już mi język się plącze. To podstawa u mnie. Jeszcze tylko tutaj. Tu. Jej, kamerzysta. Ty, zostaw mi ten wózeczek. Dobrze. Teraz tak. Żeby to poprawnie przykleić. A przykleić to każą w ten sposób. Nic ująć, nic dodać. Zostaw ten wózeczek. I postępujemy tak samo z tym drugim dekielkiem. Muszę wytrzeć. Cieknie mi to. Ja tak nie mogę pracować. Opa. I teraz... Tu już nie ma żadnych, więc... A, no dokąd mi ucieka? Coś czuję, że to mnie nie lubi. Było im dobrze w rameczce. No, dobra. To sobie będzie w tej chwili nie przyłapie i wyschnie. A ja się zajmę składanką, kurczę, pieczoną kolejną. Z tą jakąś taką. Tu. A. I zapewne... To jest ten element. Zobaczymy, to jest ten. I ramka B to jest A, ja tu mam B i ramka B 100, ile? 105, to ta. Wycinamy i już kończymy zabawę. Proszę Państwa. No i czujcie coś, że już też macie dosyć tego mojego ględzenia. Opa. Dobrze. Jest. Nieźle. Teraz tak, żeby to poprawnie przykleić. A przykleić go tak nam każą. Kto to u licha tak tnie? Jakoś krzywo. A. Niech z nimi nie poleci, bo się zapchał klej wredny. Mamy klej. Sklejone. Sklejone. To każą nam pomalować przy okazji.
na literką mamy zaznaczoną F i zaraz zobaczę, jaki to kolor powiedziałem. F. Czarny. Czarna farba. Teraz to będzie ta. To będzie trzeba pomalować. I przy okazji jeszcze tu górę na srebrno. Każę nam pomalować, ale ja jeszcze dokleję tutaj taki zbiorniczek, który każą nam umieścić. No i ciach, mamy. Dobra, jeszcze wytnę element 133A, bo go będzie też trzeba na srebrno pomalować. Tu już wszystko za jednym zamachem zrobię. Opa, to jest ten. To sobie rameczki odkładam oczywiście. Niech se leżą. Ten element na razie nie jest potrzebny. I co? Czarnej na razie formy nie będę używał. Wbrew pozorom, że to jest czarny element, to jeszcze go każą nam malować na czarno. I to jest bardzo ciekawe. No ale nie, z instrukcją nie będę się sprzeczał. Dobrze, biorę srebrną farbę. Można i też tak wstrząsnąć, można patyczkiem wymieszać. Ale ja już wstrząsnę farbę. Biorę ten mój szerszy pędzel. No jest znacznie lepszy na te powierzchnie. No i co? Maluję. Zobaczcie, jak brat wysila się, siódme poty, żeby nakręcić tata akurat dla was filmik. Ty, za dużo nie dopowiadaj. Tak to ma wyglądać z grubsza. Teraz pomalujemy już drugi, ten sam dłoń. Dekielek? No niech będzie dekielek. Zostaw. No i spójrzcie na to. Wbrew pozorom mówi się, że jeden drugiego brat powinien słuchać, a to jest wbrew pozorom na odwrót. Tutaj niestety mojego brata nic nie nauczył już. Chyba że ej, po prostu coś z nieba spadnie i go oświeci nagle. To może go coś, czegoś nauczy. Zaraz jak coś ciebie trzaśnie z nieba, to będzie fajnie. No i co? To, ma, to ogólnie ma wyglądać w ten sposób. Stąd i stąd. Tak samo będziemy postępować z tymi elementami, więc ja czasu na to nie będę już poświęcał, więc spotkamy się, kiedy pomaluję to, no i wyschnie automatycznie, dobrze? Już je pomalowałem, spójrzcie. Tutaj widać, nawet odcień jest, różnica między jednym czarnym a drugim. Tutaj ta płytka, co mówiłem, no i ten bak. W tej chwili on tak wygląda. Proszę. I co mogę powiedzieć? I to, że trzeba to przykleić. No, kleimy. Bo naprawdę już późna godzina. Tutaj się muszę cały czas światłem sztucznym posługiwać. No nie ma nic za darmo. Tutaj nawet dobrze, że w instrukcji akurat jest pokazane, gdzie to jest taki element dodatkowy. Wyrysowany i pokazuje, gdzie ma ten bak przyjść. Jest takie wyrysowane.
jest takie naprawdę jedno z tych udogodnień. On będzie w ten sposób. Jeszcze tylko oczywiście tu mam papierek. Ścierny, proszę, już przytarłem. Posmarujemy to klejem. No dobrze, i teraz stawiamy go tak. Między tym a tym. I tak to ma wyglądać. Tylko wyprostujemy. Dobrze, i to tak będzie musiało schnąć. Przy okazji jeszcze ten element przykleję. On tu ma taką dziurkę. W to musi wejść. Tutaj takie są dwie dziurki. Wezmę w tą stronę. Tak. Tu jest jedna dziurka. Tutaj o tu. Tu druga i w to ma wejść. Ten element będzie w tą stronę. O tak. Klejem posmarujemy. Tak. I wstawiamy. Nie, 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 ja ten bak jeszcze raz muszę przykleić, ale to posmaruję już klejem to miejsce, gdzie ma on przyjść, bo krzywo skleił, położyłam go. Opa. Aj. To będzie w ten sposób wyglądać. Dobra. Nie, nie, nie. On nie chce mi się trzymać, nie wiedzieć czemu. Widzę, ogólnie ten element mnie nie lubi. Zacznijmy od tego. Teraz tak. Jeszcze tutaj takie... tutaj jeden element przyjdzie na to do przodu. I teraz tak, wcześniej powinienem powiedzieć, ale jakoś nie miałem okazji, czy też zapomniałem, bo nie pamiętam. Przy tym elemencie, jak tutaj się do tylnego błotniku, jeżeli nie chcemy mieć listew międzyosiowych, o takich o, to tego elementu nie powinniśmy w ogóle przyklejać. Bo to akurat... to jest po to, żeby tutaj trzymało to tak. Ale to zaraz. Wszystko na spokojnie weźmiemy. To ogólnie tak. Z tego. Chwilę to wyschnie. No, już to złapało, proszę bardzo. Stoi teraz tak, jak... jest ogólnie tak, jak być powinno. Teraz tak. Tutaj przesunę go. Niech sobie o tak stanie. Tutaj przyjdzie o ten element w ten sposób. Gdzie moje dłutko? Tu dłutko. No, dobra. Smarujemy oczywiście tu. No,
O, tak ma być. Teraz moment. Element mi uciekł. No, dobra, widzicie, tu skleiłem to na chwilę obecną. O, znalazłem. To jest taki element, on ma przyjść tutaj. I on ma przyjść. Ano, o, w taki o sposób. I tak ma to będzie. Zaraz to przykleję i za moment się z wami spotka. I tak to wygląda, proszę państwa. Teraz tak będzie on już wyglądał. Stąd, z przodu, z boku, tu, tyłu, tu. I teraz pokażę to z góry. Tak na razie to wygląda. No, żeby przykleić listwy międzyosiowe, o tu, tak, to tutaj jeszcze musi jeden element przyjść. Ja go już mam wyciętego wcześniej, proszę, to jest takie i on ma być o tak, więc to będzie coś w tym stylu. O, no dobrze, to ja się zobaczę za, jak tylko to poklei i to będzie na tyle. Spójrzcie, tak już ten model wygląda na chwilę obecną po przyklejeniu tych osi między listwo, nie, dobrze ja mówię, między osi, między listach międzyosiowych. O, tak, proszę, i to będzie na tyle akurat w tym odcinku. Teraz co ja już zrobiłem? Zrobiłem rozdział 9. Zrobiłem 10, bo siodło przykleiłem. No i przeskoczyłem do rozdziału. No chodź tutaj. 16, gdzie zrobiłem podpunkt A i B. Oraz do rozdziału 17, gdzie przykleiłem te listy międzyosiowe. To byłoby na tyle z tego. A, w 18 jeszcze jest druga lista międzyosiowa. Dobrze. To byłoby na tyle z tego akurat, na tym odcinku z tego sklejania. A, jeżeli was zainteresowałem, to dobrze, jeżeli nie, no to cóż, trudno. Zapraszam do kolejnych. I co, tyle, nie będę za dużo przeciągał. Do zobaczenia w kolejnym, cześć.